Dzień dobry, dzień dobry. O, dzień dobry, pani Marzenko, dzień dobry. Pani cały czas taka uśmiechnięta, pewnie dlatego, że w końcu wam przedszkola otworzyli. Ja osobiście to się bardzo cieszę, że w końcu je otworzyli, bo ja już z tym Wojtkiem to już nie mogłam wytrzymać w domu. No, on cały czas coś chce, a to jeść, a to pić, a to mu się podoba, to mu się nie podoba, a ja mam swoje obowiązki, mam pracę zdalną, no. A wie pani, że mój Wojtek jest uczulony, no tak? Na mleko, na gluten, na wodę, także jakby zgłodniał, proszę mu zrobić tosty z czekoladą, dobrze? Wojtek! Wojtek, chodź tutaj, no! Chodź do pani! No szybciutko, szybciutko, Wojtek! Irena, muszę. Musisz, kluczyki. No. To do widzenia. Przepraszam, a kiedy go pani odbierze? Jak będzie szczepionka. Szerzenie trwała balejarz. Szerzenie trwała balejarz. Już panie będzie mandat. Na monitoringu widziałem. Jak pan widział na monitoringu? Już? No. A jak ja w zeszłym tygodniu do was dzwoniłem, żeby ktoś do mnie podjechał, bo piętro wyżej nade mną libacja alkoholowa była, to nikt nie przyjechał. A po co pani dzwoniła? Bo nie chcieli mnie wpuścić. Spokojnie, ja to załatwię, ja to załatwię. Proszę panie, jest, będzie mandat. Mandaty ale, są do wyboru, ale... jest tako. Będzie tako, jest tako. Dwa są do wyboru, jest tako, będzie tako. Jest tako, będzie tako. Jak już się pan z sobą dogada, proszę dać znać. Czy jest tako, będzie tako, jest tako. O, do Grodzkiego czy inny taki? Inny taki, poproszę. Kredytówka. Będę płacił kartą. No ale ja nie mam ten do tego. A ja nie mam tego do ten. Także po prostu mandat jest. Tył na lewo walisz drzewo. Dziękuję bardzo. Czyli po prostu jest jak procedura prosto? Naczynana. Jak naczynana? Co pan zaczął procedurę? No, naczęta jest. Jak? Rozpoczął pan procedurę? Zacząłem. A, no to w takim razie ja muszę pana poinformować o konsekwencjach, jakie dla pana wiążą się z mandatem. Jak to dla mnie konsekwencje? No, będzie pan musiał pisać. A jak tak widzę, to szału nie ma. Ja to załatwię, będzie załatwione. Czyli ja będę napytywał, pani będzie nam odpowiadała. A kto będzie napisywał? Ja będę napytywał i napisywał. Jak pan pisze i pyta i czyta? No. Pan łączy te funkcje? No. Poważnie? A. Nie, no niech pan powie, że pan się jeszcze sam rano ubrał. Mamy szkolenia. To ja widzę, że ja na mądrego nie trafiłem. I bardzo dziękuję, ale muszę procedurę zacząć. Dziś, procedura jest następowana. Panie jest dróżnik. Tako, jest pierwsze pytanie, później jest pod spodem jeszcze jedno pytanie, a pod tym pod spodem jeszcze jedno pod spodem. Nie? Jest jedynka z kropką, są kropki, 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 kropki. Ja nad tymi kropkami piszę, żeby tych kropek nie podotykać. Jak pan dotknie, to co, pan wraca na start? To skuchę mam wtedy. Skucha? Tak, chyba że mamy wolny czas i z kolegami gramy w połącz kropki, nie? To wtedy nie mam skuchy, to jest wtedy taka zabawa. Aha, taka muszę pani się pochwalić, że na przykład ostatnio, jak komendant kolorowanki na komisariat przyniesie, to ja za linię nie wychodzę. Poważnie, nie? Ja. Szał. Ostatnio żeśmy z kolegą słonika kolorowali, nie? Kogo? Słonika, nie? Słonia. To, słonia, tak. I ja szedłem tułów, nie? A kolega trąba. Ale trąba trudna jest do kolorowania, nie? Bo jest taka zawiła się, zdarza na dole. Zwęża się jeszcze na dole. No, no. A ja tułów. Ja wszystko, ja na tułowiu nie wyszedłem ani razu. Kolega tak na trąbie powyłaził. I ja już jestem na następnej karcie, a kolega dalej na trąbie siedzi, nie? Poważnie? No a jeszcze przeszliśmy z tych. Z ołówkowych na woskowe, to jest trudna sytuacja, to jest już w ogóle to. Jeden ruch, jedno nieuważenie i wyżej za trąbę wyszedłeś. A jak się spytam, jaki kolor
kredki i w ogóle jakiego koloru pan ten używa, żeby tego Sonika, jakim kolorem pan Sonika namalował, o tak może. Ja zawsze dobieram kolor słonia do koloru kredki. Kryje się w tym jakaś logika. Jest to takie moje zboczenie, ale no to... Tak, to nie ma, nie? Każdy no właśnie, ma, nie? Dokładnie. No a teraz jeden zbiera już jestem, kredki, drugi... Jeden zbiera, drugi oszczy, nie? No na przykład. A zbiera pan te papierki z tych kredek świecowych? Tak, zbieram papierki ze świecowych, zbieram, no. Odwijam, jak mi się dochodzi do papierka, odwijam, później mam taki rulonik i później się rozprostowuje ten rulonik, na ciepło trzeba przejechać i mam już cały atlas tych papierków od kredek, nie? Mam taki papierkowy atlas. Nie? A to no. Europa czy Azja? Nie. Atlas. Panie, co to jest atlas? Bo ja ćwiczę na rzeźbę teraz. Już skończyłem brać te mleko w proszku, już nie biorę. No widzę, że się zsunęło także. Nie, to szło na masę, teraz będzie przerobione na rzeźbę, nie? Teraz będę rzeźbił. A jak pan podskoczy, to się to nie cofa? Na chwilę tak, chociaż. Sami się cofa, ale panuje nad tym, nie? Ale o czym ja mówiłem, jeszcze mieliśmy ostatnio najtrudniejsze warsztaty. Mieliśmy takie? Mieliście warsztaty? Tak. Robiliśmy ludziki z kasztanów, nie? Powiem pani, że ja, no, takie ludziki, ja miałem ludzika żyrafę zrobić, nie? O. Ludzik żyrafa. Wie pani, jak żyrafa wygląda, ludzik? No, żyrafa wiem, ale ludzik żyrafa już gorzej. To jest tak, duży kasztan. Duży kasztan. Zapałka. Na końcu jest ten, żołądź z szczapeczką, nie? Później się tylko nogi dorabia z zapałek, nie? I tą draską do dołu trzeba. Że to różowe to niby buty. Tylko czy uważasz, jak się ludzikiem żyrafa gra w wojnę, jak się tak szura, to się żyrafa może zajarać. A mój kolega miał najprościej, bo my żeśmy ciągnęli, nie? Losy. No. Kto kogo robi, jakiego ludzika, nie? Mój kolega wylosował ludzik dotknięty żółw, nie? Wie pani, jak wygląda dotknięty żółw? Dotknięty żółw, nie mam. No tak głowy chowa, nie? Głowę tak chowa, nie? No. No, to kolega miał najprościej, bo tylko kasztana postawił. W zasadzie ludzika miał zrobionego. Ale mu się trafiło, no. Nie? Później do kolekcji jeszcze ślimaka dostawił i... Bo też chowa, nie? Czy do ciebie tak... A weź tu odróżnij ślimaka od żółwia. Wiadomo, że przy ślimaku jest ser na pierogi, nie? I od dawna pan tak ma? To jest w ramach awansu, nie? Aha. To widzę, że pan się pnie, no. Że pan w sufit nie przypierdzielił za chwilę. No i bo taki... panu belki spadną. Dobrze, w takim razie, żeby już nie przedłużać, bo już się pochwaliłem, teraz procedurowanie... Nie, no to ja w ogóle cieszę się, że ma pan swój świat. Pytanie jest pierwsze. Nazwisko? Beata Kępa. Kępa przez M? Jak pan wygodnie. Patrzcie. Nastąpiło zwolnienie maszyny losującej. Bęben jest pusty. Myślenie na żywo, żeby go to nie zabiło. Ty. Kęp. A mogę napisać po prostu kubka trawy? Wolałabym iść dzibło. I niech pan dopisze jeszcze z domu chaszcze. Chyba, że pan panieńskie woli. Poproszę panieńskie. Koszo drzewina. Wróćmy w chaszcze. Hej. Chaszcze samocha? Tak, na końcu.
A bo to wyjątek jest. No to się przez przydawki odmienia, nie? Pani przypomnij, jaka jest pierwsza przydawka? Pierwsza przydawka, misiu. Mianownik. Mianownik. O, mianownik koczochaszczego, nie? Później masz dobielacz koczochaszczego, nie? Później masz cełownik cewnik jest później. Później masz bieżnik koczochaszczego, nie? Narzędziownik koczochaszczego, nie? Miesięcznik koczochaszczego, nie? Na końcu jest ten. Puchacz, Zazdroszczę mu, on z taki stan osiąga zupełnie bez alkoholu. Normalnie, mój mistrzu. Przepraszam, takie pytanie nas tu nurkuje. Patrzy pan czasem w niebo? A czemu pan pyta? Niech pan patrzy, na pewno po pana wrócą.